oficjalnie rozpocząć dzisiejsze spotkanie. Chciałbym z całego serca wszystkich powitać. Mieszkańców Grudziądza ogólnie, wszystkich niezadowolonych, tych, którzy zostali doświadczeni aktualną sytuacją, w jakimś stopniu nie podoba im się to wszystko, co dzieje się w tym mieście. Są także tym aktem sprzeciwu tej naszej grudziąckiej rzeczywistości. To, co dzieje się dzisiaj w Polsce, Szanowni Państwo, to jest rzecz skandaliczna. Polska jest dzisiaj głodna prawa i sprawiedliwości. Powiem tak wprost, dosłownie, w dosłownym znaczeniu tych dwóch wyrazów, Polska jest głodna dzisiaj prawa i sprawiedliwości. I to jest rzecz najważniejsza. I będziemy tu na miejscu, mówiąc o tych wszystkich kwestii, w tym ugrupowaniu obywatelskim, szerokiej formule, dochodzimy w wyborach samorządowych, w tym roku już, w listopadzie. Chciałbym serdecznie przywitać szefową Grudziąckiego PiS-u, panią Marzenę Drałek. Jest z nami dzisiaj. Chciałbym przywitać przedstawicieli ugrupowań, stowarzyszeń grudziąckich, których pewnie wszystkich nie wymienię, ale siedzą tu na sali, są przedstawiciele różnych ugrupowań. Jest z nami także pan dr Sławomir Dębski, specjalista z zakresu spraw samorządowych. Chciałbym przywitać przede wszystkim pana przewodniczącego Ruchu dla Grudziądza, pana Andrzeja Wiścińskiego. Temat dzisiejszego spotkania chciałbym przywitać także pana radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Wiesława Żurawskiego, który jest z nami. Który bardzo Grudziądz, ale w zasadzie nie ma argumentu w ręku, ponieważ Grudziądz nie wnioskuje dzisiaj o nic. Tam nie ma wniosków prawie żadnych z Grudziądza. To jest wielki dramat dzisiejszego naszego miasta, że Grudziądz nie aplikuje prawie o żadne środki. Chciałbym przywitać przedstawicieli wszystkich różnych zakładów pracy, także którzy są z nami dzisiaj, Solidarności, Miejskiego Ośrodka Spółdzielni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Spółdzielni Mieszkaniowej. Są przedstawiciele różnych środowisk, też partii. Pan Olek Pawłowski, Stronnictwo Demokratyczne, też jest z nami dzisiaj, dodał w tej chwili. I rozpoczynamy dzisiejsze nasze spotkanie. Tematem i hasłem naszego spotkania jest Grudziądz Obywatelski. Platforma Obywatelska to coś małego, to coś, co jest dla małej grupy społecznej. Platforma dla wybrańców. My tworzymy nie platformę, ale ruch obywatelski. Ruch obywatelski w mieście, który ma służyć wszystkim mieszkańcom. I druga część dzisiejszego tematu, czy mieszkańcy Grudziądza mogą odzyskać jeszcze swoje miasto? Tak pan przewodniczący określił dzisiaj ten temat. Myślę, że nie bez powodu, ponieważ są między innymi z nami także lokatorzy sprzedanych bloków. W nocy, po cichu, bez wiedzy zostali sprzedani. Dowiedzieli się na drugi dzień, że ich bloki już nie są w zasobach TBS-u, tylko prywatnego właściciela. Myślę, że te wszystkie sprawy w przyszłości niedaleko już będziemy mieli szansę uporządkować i zmienić i doprowadzić do normalności. Ja pozwolę już sobie oddać głos panu przewodniczącemu, ponieważ przygotował dla nas tutaj takie ciekawe wystąpienie. Dziękuję bardzo. Usług komunalnych, cen śmieci, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy też, na każdym z tych spotkań pojawiały się też głosy o tym, jak bardzo nasze miasto potrzebuje zmiany. I zastanawialiśmy się, na ile, co jest potrzebne, aby taka zmiana mogła zaistnieć. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać, robiąc do tego tylko krótkie wprowadzenie, o sprawie niezwykle ważnej, o sprawach, w których też w Grudziądzu uważam od kilkunastu lat, od kilku lat dzieje się nie najlepiej lub wręcz źle. O obywatelskości naszego miasta. O tym, w jaki sposób obywatele mogą, chcą artykułować swoje poglądy. Na ile obywatele naszego miasta mogą realizować, zgłaszać swoje projekty, swoje pomysły i z jaką odpowiedzią ze strony władzy te pomysły się spotykają. Gdyby z pozycji zwykłego mieszkańca Grudziądza, takiego, który owszem, no, żyje, pracuje, cieszy się życiem rodzinnym,
od czasu do czasu zagląda do gazety, to doszedł do wniosku, że mieszkańcy Grudziądza żadnych pomysłów nie mają, że jedynym źródłem jakichkolwiek pomysłów jest aktualnie władza, którą sprawuje Platforma Obywatelska. Otóż, proszę Państwa, tak nie jest. Tak nie jest. Problem w tym, że obywatelskość, inicjatywa obywatelska w ciągu ostatnich 8 lat została w tym mieście całkowicie zdławiona. Platforma Obywatelska to jest największa kpina z pojęcia obywatelskości. Jak ktoś to kiedyś żartem oczywiście, ale jak sądzę słusznie powiedział, jest to Platforma Obywatelska tak samo jak była kiedyś Milicja Obywatelska. Jest w tym dużo, dużo prawdy. Ja jako człowiek, który ma spore doświadczenia samorządowego, jestem w tym samorządzie w takiej lub innej formie właściwie od samego jego początku, czyli od momentu odrodzenia w roku 89-90, byłem w tym czasie dwukrotnie prezydentem. Byłem pierwszym prezydentem, który wygrał wybory bezpośrednie również. To mogę Państwu powiedzieć, że to, co dzieje się, co stało się z obywatelskością tego miasta na przestrzeni tych dwóch ostatnich kadencji, to jest coś wręcz niewyobrażalnego. Dotyczy to zarówno relacji władzy z obywatelami, jak pamiętacie, pierwszą rzeczą, której zaprzestano po zdobyciu władzy przez Platformę Obywatelską, to było zaprzestanie spotkań z mieszkańcami, które no już miały tam swoją kilkuletnią tradycje, które były mniej lub bardziej burzliwe, które jednak pozwalały przynajmniej raz do roku w swobodnej formie wypowiedzieć się mieszkańcom wszystkich dzielnic Grudziądza. To była pierwsza rzecz, której nie było. Ale stało się coś zdecydowanie jeszcze głębszego, jeśli chodzi o uśmiercenie obywatelskości, podmiotowości mieszkańców Grudziądza. Otóż kompletnie pozbawiono podmiotowości organy wykonawcze, uchwałodawcze miasta. To, czym jest obecna Rada Miejska i co sobą przedstawia, to jest, proszę Państwa, moim zdaniem, i to niech się nie obrażą ci radni, którzy są na sali, bo mówię tutaj jakby nie o każdym z nich, czy o nich, ale mówię o całości, o relacji między władzą uchwałodawczą a wykonawczą, to jest po prostu kpina z samorządności. Ja powiem tak, byłem prezydentem w pierwszej kadencji, to była wyjątkowa kadencja, to wszystko było pierwsze. My tak naprawdę pisaliśmy ten samorząd, pisaliśmy pierwsze statuty, pierwsze prawo, które się wtedy pojawiło. Potem byłem prezydentem w latach 2002-2004, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby urzędnik, czy w tym również prezydent Grudziądza, mógł zignorować i niepoważnie potraktować interpelację radnego, w tym również radnego opozycji. I ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby na sesji, na posiedzeniu komisji przygotowującej program jakiejś sesji mogło zabraknąć któregoś z prezydentów. Proszę Państwa, nie wyobrażam sobie sytuacji, aby na sesjach, na komisjach poświęconych uchwalaniu corocznego budżetu mogło nie być wszystkich prezydentów, najczęściej wszystkich. Jeżeli tylko byli akurat na miejscu, to nie to, że przychodził jeden, przychodzili wszyscy, bo każdy zajmował się inną działką, a budżet to jest tak naprawdę konstytucja miasta pisana czy rozpisywana od nowa każdego. To, co się dzieje dzisiaj, to jest jakieś nieporozumienie kompletne. Zdarzają się długie okresy, kiedy na komisję nie przychodzi w ogóle żaden z prezydentów. Zdarzają się komisje budżetowe, na których też nie ma żadnego z prezydentów. To jest coś nie do wyobrażenia. Natomiast to, co dzieje się z interpelacjami radnych, szczególnie radnych opozycji, ponieważ radni
koalicji rządzącej oni praktycznie nie mają interpelacji. Jeżeli to są to interpelacje, to są to interpelacje wręcz uzgadniane z prezydentem, z władzą wykonawczą, prawda, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że w ogóle przewodniczący rady prowadząc te obrady, no to już ma taki skręt głowy w kierunku pana prezydenta, żeby obserwować jego reakcję, czy przypadkiem czymś się nie należy. Ale to, jak są traktowani radni, to jest opozycji, to przypominam, to jest kompletne nieporozumienie. O najprostszą informację dobijać się trzeba miesiącami, a często i tak do niej się nie dochodzi. Pewnie, że ktoś powie, no tak, można oczywiście wszystko, można, nie wiem, na drodze sądowej dochodzić swoich uprawnień, ale proszę Państwa, czy miasto, czy wspólnota samorządowa, gdzie dostęp do podstawowej informacji o mieście, o umowach zawartych, o stanie zadłużenia, gdzie trzeba do tej wiedzy dochodzić poprzez zgłaszanie sprawy do sądu i gdzie muszą to robić radni, czy to jest jeszcze normalny samorząd. Ale proszę Państwa, to o czym teraz mówię, to nie jest jeszcze najgorsze, co stało się z Grudziącką Obywatelskością przez ostatnie kilka lat. Stało się coś jeszcze gorsze. I mówimy już o tym od jakiegoś czasu. I ten problem to jest najważniejsze nasze zadanie, jakie przed nami stoi, jeżeli chcemy w naszym mieście w najbliższych wyborach doprowadzić do zmiany, jeżeli chcemy te wybory rzeczywiście. Otóż przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, bo dotyczy to niestety nie tylko Grudziącka, powstał niewiarygodny wręcz układ zależności na każdym szczeblu, który praktycznie sparaliżował obywatelską podmiotowość. Boją się wszyscy. Nie to, że boją się dyrektorzy zależni od miasta, prezesi zależni od miasta. Nie! Boi się sprzątaczka w szkole. Boi się stróż w spółce komunalnej. Tak. I oczywiście nie jest prawdą, że oni wszystko mogą. Ale takie przekonanie, nad takim przekonaniem różne struktury tego miasta od wielu lat pracują. To jest coś niewiarygodnego, żeby, zresztą być może macie podobne doświadczenia, żeby wśród znajomych znajdowali się ludzie, którzy oczywiście wiedzą, jakie mają poglądy, są przeciwni, widzą, co się dzieje, są przerażeni tym, co się dzieje w Grudziącu. Widzą te setki, tysiące ludzi, którzy opuszczają to miasto, którzy emigrują za granicę, którzy wyjeżdżają do innych miast. Widzą to wszystko. Widzą to obijanie się od ściany do ściany, bezmyślność inwestycyjną, jaka w tym mieście panuje, o tych wszystkich rzeczach wielokrotnie mówiliśmy. Widzą to wszystko, dzielą się z tym w prywatnych rozmowach, ale kiedy przychodzi co do czego, to obawiają się publicznie zależnie. Ja czasami, oczywiście czasami doprowadza wywołuje u mnie ciągle jeszcze niesamowite zdziwienie. Zjawiam się w jakimś nowym środowisku, fajnych ludzi, takich, którzy nie wiem, jeżdżą na rowerze, tak jak ja. I nagle się okazuje, że tam też działają różne takie zadziwiające układy, że czegoś się nie zrobi, bo może ktoś też zobaczy, bo może ktoś zobaczy mnie nie w takim otoczeniu, jak trzeba. No ludzie, przecież to jest choroba, to jest coś, co trzeba jak najszybciej zacząć leczyć. Trzeba po prostu ten układ rozbić definitywnie, bo inaczej nic się nie zrobi. Ja się zastanawiam się, na ile Grudziądzanie jeszcze wierzą w swoją podmiotowość. Na szczęście, mam również dowody na to, że jeszcze są tacy, którzy w tę podmiotowość wierzą.
którzy wierzą, że w tym mieście da się coś zmienić, którzy wierzą, że i są gotowi dlatego też coś poświęcić, albo coś zaryzykować, albo podjąć jakąś decyzję. I na nich musimy opierać naszą nadzieję. Ci ludzie często docierają do nas. To jest chociażby grupa mieszkańców tych sprzedanych w tych komunalnych, czy TBS-owskich, czy MPGL-owskich blokach, no, którzy nie chcieli dać sprzedać się milcząc. Którzy się zbuntowali, podnieśli rabat, zaczęli szukać pomocy, zaczęli szukać jakiejś sprawiedliwości i do tej sprawiedliwości dochodzą. I oni są dowodem na to, że można. Że nawet w takim otoczeniu, w takim kraju rządzonym przez taką partię, jednak jeżeli ktoś ma odwagę i chce, może coś osiągnąć. Takim przykładem są też ludzie, którzy próbują w tym mieście jednak jakieś swoje pomysły, marzenia realizować. To nic, że często jest to jak bicie głową w mur, że marzeń kończy się niestety na progu władzy. Ale mimo to nie rezygnują, mimo to starają się coś zrobić i też im się udaje, jeżeli tylko mają taką determinację. Nie jest to łatwe. Nie jest to, nie stanie się to bez naszego ogromnego wysiłku i zaangażowania. Ale myślę, że jeżeli chcemy poważnie, naprawdę myślimy o wygraniu najbliższych wyborów, to przede wszystkim musimy ludziom przekonać, albo wręcz musimy im wmówić, że nadal w tym mieście mogą coś zmienić, że mogą o czymś zdecydować. Bo powiem wam szczerze tak, kiedy robimy takie wyrywkowe nawet badania tego, co ludzie na różne tematy myślą, to pod tym względem nie jest źle. Poziom niezadowolenia jest bardzo wysoki. Ludzie go też często artykułują. I gdyby tylko na to patrzeć, to można by powiedzieć, że nasze szanse na wygranie wyborów w listopadzie są bardzo duże. Ale to może się okazać za mało. To może się okazać za mało, ponieważ wielu ludzi mówi i tak nic nie ode mnie nie zależy. I tak niczego nie mogę zmienić. I nasze zadanie na najbliższe miesiące to przekonać ich, że jest inaczej. I to jest niezwykle ważna sprawa. To, że tak dzieje się nie tylko w Grudziądzu, to tylko potwierdza jakby słuszność tej diagnozy. Zresztą przypomnijcie sobie Państwo, co Platforma Obywatelska robi konsekwentnie od wielu, wielu lat z wszelką obywatelską aktywnością. Co się stało z 2 milionami podpisów zebranych przez Solidarność, 1,5 miliona podpisów, z 1 milionem w sprawie 6-latków? Co się stało? No zostały przemielone, prawda? Kukiz powołał Stowarzyszenie Przemielenie, czyli ci wszyscy, których głosy zostały przemielone. W sprawach najwyższej wagi, w sprawach dotyczących naszych dzieci, ale również w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, że tak powiem, pokoleniowego, czyli naszych emerytur w sprawie długości wieku emerytalnego, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Te inicjatywy wszystkie poszły do niszczarki. Ale mało tego, to, że ci, którzy dzisiaj są zdziwieni tym, albo dzisiaj im się otwierają oczy, nie mają racji. Ponieważ właściwie, dlaczego mają być zdziwieni? A co Platforma zrobiła z podpisami obywateli zebranymi przez samych siebie? Przez zebrano kilku, nie pamiętam już teraz dokładnie, ale nie wiem, czy 2 miliony, czy więcej, podpisów pod w sprawie likwidacji Senatu, prawda? To zebrała ta partia, to nie PiS, prawda, wrogi, który wiadomo, że zawsze chce źle i tak dalej, tylko Platforma Obywatelska namówiła
ileś milionów Polaków do tego, żeby podpisali się pod likwidacją Senatu. I co? Nie doszło nawet do jakiejkolwiek inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Nie doszło do żadnego czytania, bo jak nie było inicjatywy, w związku z tym jedno trzeba Platformie przyznać. Ona nawet w tej sprawie specjalnie nie kłamie, akurat w tej nie. Że ma gdzieś wszelką obywatelskość, wszelkie głosy obywateli i tak dalej. To od samego początku konsekwentnie realizuje. W tym rzeczywiście jest konsekwentne. I to musi zmienić. Ludzie muszą uwierzyć, że możliwe jest zmienienie tej sytuacji w Polsce i możliwe jest zmienienie tego również ludziom. I tu też mamy przykład. Ja akurat abstrahuję od sprawy, bo powiem szczerze, publicznie, mimo że siedzi tu Olek i tak dalej, już to nie ukrywałem tego nigdy przed wami, że nie byłem specjalnie entuzjastą zbierania podpisów pod likwidacją Straży Miejskiej. Z wielu powodów. Nie będę teraz wdał, bo nie o merytoryczną rzecz tu chodzi. Ale proszę państwa, jeżeli zebrano 5, czy nawet 3,5, czy choćby 3 tysiące, podpisów jakiejkolwiek sprawy, jak to one nie było, to proszę państwa, to jest na pewno powód, żeby nad tą sprawą przynajmniej się starannie pochylić, żeby się nad nią zastanowić, żeby udzielić tym 3 tysiącom, nawet gdyby było tylko tych mieszkańców Grudziądza, naprawdę rzetelnej odpowiedzi, dlaczego tak, dlaczego nie. Żeby o tym dyskutowały komisje Rady Miejskiej i żeby wreszcie decydowała o tym Rada Miejska na otwartej sesji. Nie zrobiono. Przy czym próg aktywności obywatelskiej ustawiony na 5 tysiącach dla 100-tysięcznego, no dziś już nie 100-tysięcznego, ale miasta to jest absurd. To jest absurd. Proszę państwa, zapewniam jedno, piszemy to do naszego programu, że jeżeli 250 Grudziądza w jakiejkolwiek sprawie się dogada, to biorąc pod uwagę tą atomizację, to upadek obywatelskości, poczucia sensu działania w polityce, to już jest wystarczający powód, żeby bardzo starannie się Rada Miejska i Prezydent Miasta nad tym problemem pochylili. 250 ludzi to jest kupa osób. Chciałbym, żeby tu tyle było. Mam nadzieję, że na następnym, może jeszcze na następnym spotkaniu tyle będzie. Włocławek 150. Tak. Olsztyn 3 osoby, 3 podpisy. Wystarczający powód, żeby nad tym się zastanowić i... Proszę państwa, mogę słowo? Prezydent Malinowski to całą naszą akcję, czyli projekt obywatelski, określił słowami. Podkreślam, nie będąc stroną, bo stroną byli mieszkańcy i przewodniczący Rady Miejskiej. To była żałosna inicjatywa. To daje wszystko, gdy chodzi o inicjatywy obywatelskie w Grudziądzu i o stan, o których Andrzej mówi w tej chwili. To była żałosna inicjatywa o 5570 podpisach. Podpisów. Ale my się nie poddajemy. Proszę państwa, dlatego mówię, to jest tylko dowód na to, co w tym mieście się dzieje i jak ta podmiotowość obywatelska jest tutaj traktowana. Druga sprawa to parodia, którą urządza się wokół czegoś, co nazywa się budżetem obywatelskim. To jest parodia, to jest jakiś okład rzucony, ale tutaj nie chodzi o wysokość tych dzielonych podobno przez obywateli środków. Tylko problem w tym, że nałożone ramy, one praktycznie, te środki są podzielone, zanim otwarto jakąkolwiek dyskusję. Te środki to są, można powiedzieć, środki celowane, wokół których urządza się jakiś cyrk, który ma robić wrażenie obywatelskości. Rozdrobnione, przy czym większość tych środków ma zostać przeznaczone na rzeczy, których realizacja jest psim obowiązkiem samorządu. To jest bez sensu. To w żaden sposób obywateli do kreatywności, do pomysłów na miasto i tak dalej nie zmobilizuje. Na pewno nie tak realizowany, jak ma to teraz miejsce.
chcemy zaproponować, to jest taka, będziemy proponowali w naszym programie, żeby budżet obywatelski, jeżeli coś takiego w ogóle chcemy utrzymać, bo ja za chwilę powiem też o innych możliwościach, to było co, nie mniej niż 1% każdorocznego budżetu, żeby przyjęcie takiego założenia pozwoli niemal ten budżet obywatelski planować w perspektywie nawet większej niż jeden rok, bo duże przedsięwzięcia, duże pomysły wymagają pewności finansowania czasami nie przez jeden rok, czy tylko nieco dłuższy, żeby to był co najmniej 1%, ale jednocześnie, żeby z tego wykluczone były pomysły, których realizacja należy do podstawowych obowiązków samorządu, bo to tylko wtedy będzie rzeczywiście mogło służyć prawdziwej obywatelskiej aktywności. I to będziemy proponować. Ale tak naprawdę, proszę Państwa, ten problem tkwi jeszcze gdzie indziej. Otóż w końcówce, właśnie przez 4 lata poprzedniej kadencji, jakby porządkując kwestie finansów i ustabilizując w jakiś sposób, przygotowując jakby grudziąc do tego, co, o czym wszyscy wiedzieliśmy i co się zbliżało, czyli wejście do Unii i możliwość ubiegania się o jakieś ośrodki unijne, żeby grudziąc był na to przygotowany pod względem zarówno merytorycznym, aby nie było to obijanie się do ściany i gadżeciarstwo, które polega na tym, że stoimy z wyciągniętą ręką, prawda, i czekamy na to, ile Unia nam da, a potem się zastanawiamy, na co to wydamy, bo to jest bez sensu. Ten sposób jakby absorbowania pieniędzy jest po prostu demoralizujący. Demoralizujący. Bo ja przyznaję, no pieniądze mogą służyć dobrym celom i złym. Ale akurat uważam, że w przypadku Grudziądza i niestety w przypadku Polski również gro pieniędzy absorbowanych z Unii Europejskiej szkodzi polskiej gospodarce. Szkodzi, ponieważ tak naprawdę zabija ludzką przedsiębiorczość, ludzkie pomysłowość i tak dalej. Polacy radzili sobie, zresztą polska gospodarka również, potrafiła sobie radzić w bardzo trudnych sytuacjach. Wszyscy się dziwili, no, że nagle rzeczywiście ta polska przedsiębiorczość okazywała się bardzo skuteczna. Uważam, że od momentu, jak absorbujemy duże pieniądze unijne, z tym jest coraz gorzej. Paradoksem to jest paradoks. To jest paradoks. Ale właśnie im więcej dostajemy tych pieniędzy, tym jakby zdolność reagowania, normalnego reagowania polskiej gospodarki, polskiej przedsiębiorczości się ogranicza. Ponieważ kiedyś przedsiębiorca musiał się nagłowić, jak w tej nowej sytuacji się odnaleźć. A dziś tam jest w zasadzie skupiony na tym, jak tam wyciągnąć rękę i gdzie ją podstawić, gdzie kapią unijne pieniądze. To jest uważam dla gospodarki szkodliwe. I w Grudziądzu też mamy tego przykład. Postawię tezę, że poza absorpcją środków na budowę układu, na zmianę układu komunikacyjnego, czyli budowę średnicówki, połączenia z autostradą i tak dalej, poza tą inwestycją tu praktycznie nie powstają sensowne inwestycje, które służyłyby rozwojowi tego miasta. Tu nie jest tak, że unijne euro, które tu wpływa, w perspektywie roku, dwóch, da 2, 3, 4 euro nowego pieniądza. Nie, to jest jakiś gadżeciarstwo. Od płota do płota, prawda? Trudno powiedzieć, jak gdyby zapytać o efekt, ekonomiczny efekt większości tak zwanych unijnych inwestycji w tym mieście, to w zasadzie odpowiedź jest niemożliwa. Tu nie dostaniecie sensownej. Pokazać, ile z tych inwestycji miało, czy ma, jakby przynosi efekt tworzący miejsca pracy, czy poprawiających warunki dla przedsiębiorców do gospodarowania w tym mieście, do inwestowania i tak dalej. No nie ma takich, nie potraficie takich rzeczy wskazać. I to jest fatalne. To też jest grzech przeciwko naszej obywatelskości. Ale wracam do innej rzeczy. Otóż jest tu z nami pani skarbnik i to, co wykonaliśmy w poprzedniej kadencji,
i co sprawiło, że u progu właściwie 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii, byliśmy, uważam, dobrze przygotowani finansowo i pod względem potencjału finansowego i tak dalej do tego, co nas czekało. I praktycznie wtedy byliśmy też gotowi do przygotowania, do zrealizowania i zastosowania w praktyce czegoś, co nazywa się budżetem zadaniowym. Czyli żeby kolejne budżety miasta nie były konstruowane w taki sposób, jak to kiedyś robiono, że najpierw liczono skąd ile pieniędzy się nagarnie, a potem mówimy, no to jeżeli mamy tyle, to podzielimy to w taki sposób, ale żeby wychodzić, odwrócić tę sytuację i iść w drugą stronę, czyli ustalić zadania, które miasto chce, musi zrealizować i powinny to być zadania, w którym kryterium powinno odgrywać to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, żeby stwarzać warunki do tego, aby ludziom za nie, dzięki swojej aktywności, mieli z czego żyć za 5, 10, 15 czy 20 lat. Tak wygląda konstrukcja budżetu zadaniowego. I praktycznie w tej kwestii cofnięto nasze miasto zupełnie do innej epoki. Dzisiaj budżet, jak widzę, jak powstaje, to dokładnie powstaje, najpierw patrzymy, ile już żeśmy pozaciągali kredytów i długów, ile nas to będzie kosztowało i teraz skąd wziąć pieniądze, jak wycisnąć z obywatela i skąd te pieniądze znaleźć, żeby to móc finansować. I proszę Państwa, wrócenie, powrót do idei budżetu zadaniowego, tylko że jest to budżet trudny od razu. Trudny dlaczego? Dlatego, że jest jeden warunek. Trzeba mieć całościowy pomysł na miasto. Trzeba wiedzieć, dokąd się chce dojść. Trzeba wiedzieć, co się chce zrobić, co się chce uzyskać i czemu to ma służyć. Bo to jest warunek, bo inaczej nie jesteśmy w stanie skonstruować sensownego programu i pomysłu na te zadania, które później będziemy musieli sfinansować. I powiem Państwu tak, do przykładu, o którym już mówiliśmy, ale jeszcze powtórzę. To, że tych ludziom wszystko pod tym względem też stoi na głowie, dowodzi też sprawa chociażby śmieci. Bo nie wchodząc w meritum, co tam się stało z tymi śmieciami? Prezydent Ślusarski, jak pijamy płota, wraca i mówi, a pokażcie wasze obliczenia i tak dalej. To jest oczywiście idiotyczne, ja nie muszę nic pokazać. My mamy te wyliczenia, chociaż nie mamy przecież dostępu do podstawowych danych, ale jedno zainteresować się, no wystarczy nawet nie kalkulować tej ceny, tylko wystarczy porównać to z innymi miastami, jak to wygląda i zapytać się, dlaczego tam jest tak tanio, bo to jest tak drogo. Już coś z tego można wyciągnąć. Ale powiem, jak sprawa wygląda. Otóż, co się stało? Miasto, urzędnicy, władze samorządowe i tak dalej popełniły na samym początku kolosalny błąd. Myślę, dzisiaj już wszyscy to wiedzą. Ja wiem, z czego to wynika. I teraz co się dzieje dalej? Wszyscy wiedzą, że ten błąd popełnili, że on jest kosztowny, ale nikt się nie zastanawia nad tym, jak zrobić, żeby z tego błędu wyjść, bo to mieszkańcy Grudziądza mają bez liku. Musimy też im uświadamiać, jak będziemy działać i na co liczymy z ich strony. Ale najważniejsze jest to, że musimy w nich wzbudzić przekonanie, że w Grudziądzu może być inaczej, że mamy na to pomysł i do tego potrzebna, konieczna jest ich aktywność. Jeżeli oni tego nie będą chcieli, jeżeli uznają, że tu się nic nie da zrobić, to będziemy mieli trzecią kadencję Platformy Obywatelskiej Roberta Malinowskiego i kontynuację tego, z czym mamy. Proszę Państwa, wiem, że było długo, ale pewnie za długo, ale ostatecznie traktuję to dzisiejsze spotkanie jako takie spotkanie robocze, które ma nas przygotować do kampanii wyborczej, do tego wszystkiego, co jest przed nami. I na zakończenie jedna rzecz. Proszę Państwa, niezwykle ważną rzeczą jest, że aby wygrać wybory, konieczna jest maksymalna konsolidacja
sił. Nie możemy się rozdrobnić, nie możemy się podzielić. Dlatego też decyzja z naszej strony, potwierdzona przez Prawo i Sprawiedliwość, do wyborów idziemy razem. Od 2002 roku przewodniczący Stowarzyszenia. Doświadczeń mam w tym zakresie sporo, zarówno w pracy we współpracy z urzędami, jak i w pozyskiwaniu środków unijnych, jak też w realizacji samodzielnie zadań. Tak? Jednak tutaj całkowicie podzielając poglądy pana Andrzeja i to, co powiedział, chciałbym może skoncentrować się bardziej na tym, co dotyczy lokalności, czyli samorządu terytorialnego. I tu swoje zadanie widzę w tym, aby zaprezentować informację dotyczącą tego, czym ten samorząd w tej chwili jest, ten samorząd terytorialny. Otóż samorząd terytorialny na dzień dzisiejszy, jak wynika z ustaw, to mieszkańcy na terenie wyodrębnionym prawem. Czyli mieszkańcy, którzy praktycznie nie mieli tutaj zbyt wiele do powiedzenia, ponieważ czynnik wyższy wyodrębnił prawem teren i ci, którzy tu mieszkają, są tym samorządem terytorialnym. I to jest z definicji treść samorządu. Czyli państwo, mieszkańcy Grudziądza, stanowicie samorząd terytorialny Grudziądza. I przyglądając się temu, co się dzieje w mieście, od pewnego czasu zauważyłem właśnie takie dziwne dość zachowania, jak sytuacja dotycząca inicjatywy uchwałodawczej, którą omówił mój przedmówca. Tak? Inicjatywa uchwałodawcza w mieście 5 tysięcy osób, zapora dość trudna, jeśli chodzi o zebranie listy podpisów. Tak? Nie po to, aby dokonać zmian, tylko po to, aby wprowadzić pod obrady jakiś pomysł, który wcale pod te obrady wejść nie musi, jeśli okaże się, że jest nieekonomiczny lub niezgodny z prawem. A mieszkańcy nie muszą znać prawa. O znajomości prawa są urzędnicy. Ale o tym za chwilę. I teraz wracając do tego tematu, współcześnie przyglądając się temu, co się dzieje z demokracją. Demokracja jest zdefiniowana jako ludowładztwo i mamy swoją konstytucję. Zaglądamy do konstytucji i widzimy tam artykuł 4, w którym jest zapis. Zwierzchnią władzę w Polsce sprawuje naród. Co to jest zwierzchnia władza? Zadając takie pytanie, dostrzegamy, że definicje są proste. Zwierzchnia władza to jest ta władza nadrzędna, czyli ta, która decyduje o wszystkim. I to jest pojęcie władzy. Wychodząc z tego założenia, przyglądamy się niżej, tak? Czy ta zwierzchnia władza jest komuś przekazywana? Nie jest. Nie ma takiej reguły prawnej, która by przekazywała zwierzchnią władzę narodu komukolwiek. Ale ta zwierzchnia władza jest realizowana dwoma sposobami. Bezpośrednio lub pośrednio. Bezpośrednio, czyli w bezpośrednim jakimś działaniu, a pośrednio przez swoich reprezentantów. Ale to, że jest realizowana pośrednio, to nie znaczy, że ci reprezentanci tą zwierzchnią władzę uzyskują jakby w wyniku wyboru. Nie, nie. Tak nie jest. Ta zwierzchnia władza wciąż należy do społeczeństwa. Tą władzą w samorządzie terytorialnym jesteście państwo wszyscy. Każdy mieszkaniec Grudziądza jest władzą. No to wobec tego zastanawiam się, czym jest urząd i urzędnik. No i tutaj przyglądamy się, urząd i urzędnik obligowany jest regułami prawa administracyjnego, a tam jest tylko wpis, że posiada kompetencje. Kompetencje, czyli uprawnienie do realizacji zadań. Czy to jest równoznaczne z posiadaniem władzy? Nie jest. Wiem, że nie jest. Jest tylko uprawnienie. I stąd, proszę Państwa, wynika cała ta podstawa obywatelskości. Państwo macie władzę, a kanały, które w tej chwili zostały zablokowane, jak w ludzkim mordy inny może być kanał zablokowany, to trzeba go odblokować, żeby uruchomić, żeby ten organizm mógł funkcjonować. I to jest też z samorządem. Trzeba udrożnić te kanały, czyli inicjatywa uchwałodawcza, w pierwszej kolejności. Kanały dotyczące konsultacji społecznych mają wyglądać inaczej. Państwo macie współuczestniczyć
podejmowaniu decyzji dotyczących tego, co do państwa należy. I gdy przyjrzymy się dalej konstytucji, co tam jest, jest taki zapis, z którego wynika, że Polska Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich. Co to znaczy dobre wspólne? Majątek w Polsce, skarb państwa, stanowi własność wszystkich Polaków, którzy mają do tego prawo, w wyniku uzyskają obywatelstwo. Takie proste tłumaczenie. Dlaczego tak w ten sposób państwa informuję? I dlaczego nie mówię o tym, że coś interpretuję? Otóż w Polsce główną wykładnią prawa jest wykładnia językowa. Czyli tak jak czytamy i jak to rozumiemy w języku polskim, tak jest. Chyba że to sformułowania, które jest wynikiem jakiejś specjalnej dziedziny i wtedy trzeba szukać informacji w zakresie tego pojęcia gdzie indziej. I teraz wracając dalej do tej obywatelskości naszej. Oczywiście poza tym pośrednimi mechanizmami, jak inicjatywa odwoławcza, konsultacje, gdzie możemy się wypowiedzieć, a w zasadzie tylko opiniować dzięki temu, istnieje bezpośrednia formuła referendum lokalne. Przyglądając się zapisom w referendum lokalnym, no orientujemy się, że jest szereg zapisów, które tworzą kryteria ograniczające to referendum w sposób liczebny. Nasuwa się takie pytanie, czy to jest potrzebne, aby takie kryteria istniały? Czy nie wystarczy być zapis, że referendum jest ważne wtedy, gdy w ogóle mieszkańcy wezmą udział w tym referendum określonego dnia o określonej godzinie i ci, którzy wiedzieli o tym, uczestniczyli, niezależnie od liczby głosów, decydują, tak? Przecież to działało o wiele bardziej mobilizująco do przyjścia na takie referendum, niż tworzenie takich kryteriów, bo każdy przeciętny człowiek, zdając sobie sprawę, że jeżeli nie pójdzie na referendum, nie zagłosuje, zagłosuje choćby 5 ludzi, to on nic nie zdecyduje. I to psychologicznie rzecz biorąc, jest znacznie silniejsza motywacja do działania, niż tworzenie jakichkolwiek innych kryteriów. A teraz jeśli mówimy o obawach i związkach, no tak się dzieje, że dotyczące to możemy mówić delikatnie, jeśli mówimy o łamaniu reguł ustrojowych. Raczej możemy mówić wręcz o gwałcie na demokrację. Jak to jest, że organ wykonawczy przejmuje czynności organu uchwałodawczego i do tego jeszcze wszystkiego przejmuje też formę nadzorczo-kontrolną? Po prostu to jest sytuacja wręcz niemożliwa. Dlaczego tak się dzieje? Identyfikować zjawisko zaczynamy przyglądając się oczywiście regułom prawa. I co się okazuje? Reguły konstytucji w Polsce nie mają ochrony prawnej. No niestety. A więc świadomość urzędnika, który łamie to prawo, jest z tego rodzaju, że jeżeli będę łamał te reguły, to nie zostanę z tego tytułu karany, dopóki nie popełnię przestępstwa. No i wracając tutaj dalej do tematu samorządności, to jest tylko to takie małe światełko, które Państwu chciałbym tu rzucić, bo już i tak długo to już Państwo przeżywacie z nami, abyście zrozumieli znaczenie Państwa aktywności i decyzji. Ona będzie możliwa, ale tylko wtedy, gdy po drugiej stronie, po stronie urzędu, staną osoby, które zagwarantują uruchomienie kanałów współdecydowania przez Państwa w realizacji i przedsięwzięcia dotyczących majątku, który stanowi z mocy prawa Państwa własność. I tak to właśnie wygląda. Kwestie tego, jak to uregulować, jak to proceduralnie przeprowadzić, to jest różne. Samorząd ma duże możliwości, ma duży margines samodzielności, a jego samodzielność chroniona jest przez sąd. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jedno słowo komentarza, tylko do tego, co zostało przed chwilą powiedziane. Widzieliście Państwo, jak to wygląda w zapisach prawa i konstytucji, że tak powiem, w teorii. No i teraz myślę, że to porównanie, z czym mamy do czynienia w Grudziądzu, jeszcze wyraźniej pokazuje Państwu, jak daleko zaszła ta degeneracja, że tak powiem, obywatelskości w naszym mieście. Proszę Państwa, najbliższym sprawdzianem
tego, na ile duch obywatelskości, odpowiedzialności za miasto, za Polskę i nawet za więcej niż Polskę, czyli miejsce Polski w Europie, najbliższym sprawdzianem będą zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Są to wybory szczególne. One też będą troszeczkę jakby takim powodem do, czy okazją do policzenia się w zakresie, że tak powiem, twardych elektoratów, prawda? W związku z tym najbliższy, zbliżający się egzamin dla nas jest też bardzo ważny. Jako Ruch Tak Grudziądza oczywiście angażujemy się w to, chociaż wśród naszych członków, ale i również wśród naszych koalicjantów w Prawie i Sprawiedliwości, prawda, i w innych jeszcze stowarzyszeniach, nie brakuje sporej dawki eurosceptyków, którzy bardzo surowo oceniają rolę Unii Europejskiej i nasze w niej miejsce. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że jeżeli chcemy również w tym względzie cokolwiek zmienić, jeżeli chcemy, żeby Polska, miejsce Polski w Europie i w Unii Europejskiej było takie, jak my sobie je wyobrażamy, a nie takie, jak nam eurokraci próbują narzucić, to też jedyną drogą do tego jest zachowanie obywatelskie, czyli po prostu wzięcie udziału w wyborach i głosowanie na tych, którzy w naszej ocenie najlepiej tę funkcję spełnią. I ponieważ na dzisiejszym spotkaniu mamy okazję gościć panią Marzenę Grab, która oprócz tego, że jest szefową struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości, jest również kandydatką do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jest numerem 3 na naszej liście, więc bardzo wysoko, chyba najwyżej spośród Grudziądza, bo nie wiem, nie znam być może wszystkich kandydatów, tu pojawiały się różne egzotyczne postacie już, także tego, ale myślę, że spośród Grudziądza jest to najwyższe miejsce wśród kandydatów z wszystkich list. No i tym bardziej, że jest to miejsce na liście naszego żelaznego koalicjanta w nadchodzących wyborach i samorządowych, i parlamentarnych. W związku z tym pozwolę sobie prosić panią Marzenę, żeby zechciała kilka słów skierować do państwa, uzasadnić czy przedstawić powody, dla których zdecydowała się kandydować. No i jak rozumiem, zachęcić nas do tego, żebyśmy na Grudziądzankę, na kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości, na naszą koalicjantkę, również jako Ruch Tak Grudziądza w najbliższych wyborach. Proszę państwa, to są pierwsze wybory, które rzeczywiście pozwolą nam się policzyć. To są wybory bardzo ważne, bo od tych wyborów, od ludzi, których wybierzemy, którzy będą reprezentować nas w Europarlamencie, będzie zależała również pomyślność naszego miasta. Pomyślność w tym znaczeniu, że będziemy mogli aplikować o środki unijne. Wcześniej, żeśmy słyszeli, tutaj potwierdza radny wojewódzki, że takie wnioski w ogóle nie wpływają. Natomiast ważne jeszcze z tego względu, że takie pieniądze duże z kasy unijnej będą po raz ostatni. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby rzeczywiście najlepsi nasi przedstawiciele i kandydaci reprezentowali nas w Unii Europejskiej, żeby zabiegali o nasze narodowe interesy, nie żeby próbować się przypodobać najsilniejszym, tylko żeby rzeczywiście myśleć o kraju i w perspektywie mieć osoby, które będą zarządzały miastem, które będą właściwie gwarantowały wykorzystanie tych środków finansowych z Unii Europejskiej. Proszę państwa, często słyszymy takie powiedzenie, to jest właściwie już chyba taki uprawny slogan polityka. I jak się spotykamy w różnych układach, tak, czy to towarzyskie, czy rodzinne, przypadkowe, gdzieś tam, nie wiem, w tramwaju, w pociągu, jak mówimy o polityce, to ludzie najczęściej mówią, ale ja tam nie chcę mieć nic wspólnego, polityka to jest po prostu, nie wiem, diabeł, pewnie, który dzieci zjada.
Proszę Państwa, otóż polityka, co to jest? To jest przede wszystkim działanie dla ogółu, tak? I działanie pozytywne. I śmiem powiedzieć, że polityka tak naprawdę nam towarzyszy od urodzenia do śmierci, tak? Bo na pytanie, co to jest polityka, ktoś mówi tak, mnie to nie interesuje, a niech tam po prostu, nie wiem, no niech idą ci, którzy są może tym zainteresowani. No to stawiam pytanie takie, czy ciebie nie interesuje, że twoje dziecko nie ma pracy? Czy ciebie nie interesuje, że twoje dziecko nie ma miejsca w przedszkolu? Czy ciebie nie interesuje, że twoje dziecko nie może wziąć kredytu, żeby kupić mieszkanie? Czy ciebie to nie interesuje, że twoje dzieci, najbliższe osoby wyjeżdżają za chlebem poza granice naszego kraju? To proszę Państwa, jeżeli ktoś im powie, że to go nie interesuje, ta polityka go nie interesuje, no to ja właściwie chyba nie znam odpowiedzi. Dlatego proszę Państwa, uświadomienie na różnych spotkaniach, czy to tak jak my się tutaj dzisiaj spotykamy, czy właśnie w rodzinie, czy gdzieś, no nawet będzie za chwilę długi weekend. Wykorzystujmy te momenty, żebyśmy o tym mówili, uświadamiali. Proszę Państwa, dzisiaj mamy taką zasadę 80/20. Co to znaczy? 20% społeczeństwa naszego, a w tych wyborach szacuje się, że to będzie 18-19% udziału, decyduje o 80%, czyli tej części pozostałej społeczeństwa. To ta malutka część, 20%, decyduje o tym, czy właśnie będziesz miał pracę, będą twoje dzieci w kraju, będzie tobie dobrze, będziemy w taki czy inny sposób realizować nasze marzenia, będziemy układali to swoje życie rodzinne, to najbliższe, taką rodzinę w szerokim znaczeniu, czyli Polskę i szukanie miejsca w Europie. Więc proszę Państwa, te wybory są bardzo ważne i no, właściwie debata przez ostatnie 7 lat, kiedy rządzi Platforma Obywatelska i PSL, doprowadziła do tego, że proszę Państwa, obrzydzono słowo polityka Polakom do tego stopnia, że ludzie ze sobą przestają rozmawiać. Są spory tak głębokie między znajomymi wśród rodziny, że nie potrafimy rozmawiać ze sobą na argumenty. Rodzi się jakaś agresja, ustawiać, próbuje nas się, albo jesteś za, albo jesteś przeciw. Proszę Państwa, kiedy ludzie ze sobą nie rozmawiają, wymieniając się na argumenty, ponieważ dzisiaj mamy też taki czas, że właściwie żyjemy newsy, tak? On dzisiaj trwa parę minut, już następny, ktoś kto śledzi na przykład informacje, które się pojawiają w internecie, to widzimy, że schodzi z główki, schodzi, one są tylko krzykliwe tematy po to, żeby zainteresować i ewentualnie wyżej wejść. Natomiast proszę Państwa, ponieważ życie bardzo jest takie goniące do przodu, więc jeżeli każdy z nas w którymś miejscu, czy to będzie w alternatywnych mediach uzyskana informacja, czy to będzie prasa, czy alternatywne strony do tych obowiązujących w nawiasie, które nam serwują tą taką papkę medialną, to jak zaczniemy ze sobą rozmawiać, ale spokojnie, na argumenty, to nagle się okaże, że tej informacji mamy bardzo dużo. I proszę Państwa, nie będziemy potrzebowali mieć kciuka płaskiego od przerzucania kanałów, tylko po prostu zaczynamy ze sobą rozmawiać, zaczynamy się troszczyć o siebie nawzajem i zaczynamy włączać myślenie, tak? Myślenie o sobie, o swojej rodzinie, o Polsce, o Europie, tak? Także proszę Państwa, zachęcam wszędzie tych spotkań przedwyborczych, będę miała sporo, będę wszędzie zapraszała do tego, aby bardzo szeroko iść do wyborów, żeby wziąć w nich udział, żeby wziąć odpowiedzialność za to, jakie będziemy mieli miasto, jaką będziemy mieli Polskę. Bo proszę Państwa, taka jest prawda, ten kto nie bierze udziału raz na 4 lata, a w Europarlamencie raz na 5 lat mamy taką ważną kartkę w ręku, że właściwie możemy wszystko zmienić, tak? Jeżeli tylko chcemy i jeżeli będziemy świadomi. Więc jeżeli będziemy o tym ze sobą rozmawiać i będziemy siebie nawzajem mobilizować, że jeżeli chcemy tej zmiany, to musimy wziąć udział. Bo ten, kto po prostu nie bierze udziału w wyborach, ten po prostu nie ma głosu, tak? Ale najczęściej stoi wtedy z boku i krytykuje, wtedy ma najwięcej do powiedzenia. Natomiast przy urnie, no niestety go nie widzimy. Proszę Państwa, to myślę, że tak jakby, no,
zapraszając i uzasadniając, dlaczego powinniśmy iść do tych wyborów i zachęcać, nie wiem, swoich znajomych, swoją rodzinę. I jeżeli zaczniemy ze sobą rozmawiać, to nagle się okaże, że wokół nas, nie wiem, 10-20 osób. Każdy z nas ma mniej więcej taką pewnie ilość osób, które może gdzieś tam ogarnąć ręką, więc jak popatrzymy, to po prostu miliony mogą iść i powinny iść, tak? No 19-20% prognozowanego udziału w wyborach, to jest po prostu dramat. To jest to, co tutaj wcześniej Andrzej mówi, co pan doktor mówi o obywatelskości. Jest po prostu, to jest skandaliczna sytuacja w ogóle. Myślę, że to sporo czasu będzie potrzeba, aż my to odbudujemy. Proszę państwa, społeczeństwo nie może, część społeczeństwa, ta, która mówi, mnie to nie interesuje, mnie polityka to mierzi, ja nie będę brał udziału, niech tam sobie głosuje kto chce, nie potrafi skojarzyć prostej rzeczy, że ta kartka i ten swój głos raz na 4 lata jest tak ważny i przyjmuje z okienka telewizyjnego, że jak nie masz pracy, jak dzieje się tobie źle, twoim dzieciom źle, to to jest winny ktoś, kto, nie wiem, no na przykład Prawo i Sprawiedliwość, który 7 lat już nie dzierży władzy. I ludzie bezkrytycznie przyjmują to. Nie potrafią skojarzyć, że dokonałem wyboru raz na 4 lata i rozliczam. U nas nie ma też jakby, no nie mamy tego w sobie wyrobionego, a w tej chwili to, co też tutaj wcześniej Andrzej mówił, się rzeczywiście boją się. Są zastraszeni, żeby zacząć rozliczać polityków. Politycy opowiadają różne rzeczy. Zresztą, proszę państwa, wystarczy popatrzeć na kandydatów, których nam serwują inne ugrupowania. Chcę powiedzieć, że my jako Prawo i Sprawiedliwość w naszym województwie mamy niezwykle merytoryczną, silną listę. My nie mamy celebrytów, nie mamy artystów, nie mamy, nie wiem, sportowców z całym szacunkiem dla osiągnięć i tak dalej. Natomiast proszę państwa, no nie róbmy z tego, nie wiem, no, jakiegoś wybiegu mody, piękności i tak dalej. My mówimy o rzeczach ważnych dla nas, gdzie będą podejmowane decyzje na lata, na pokolenia. Dzisiaj to na pewno wiemy jedno, że mamy takie zadłużenie, że my jego nie spłacimy. Czy nasze wnuki? Wątpię. Jeżeli rzeczywiście nic nie zrobimy i nie obudzimy się, to po prostu właściwie to jest początek końca, tak? Naszej państwowości, Polski, zresztą no, zamachy na rodzinę i tak dalej, więc to po prostu sukcesywnie realizowany jest jakiś tam zamysł, który ma zdestabilizować, osłabić. Zresztą słabość państwa widzimy w różnych momentach, czy to, nie wiem, począwszy od sądownictwa, czy właśnie to, o czym pan doktor mówił w administracji. No nie może być tak, proszę państwa, że konstruowane są i uchwalane tak przepisy, że może manipulować i odpowiednio stosować nimi i je stosować urzędnik, a my jesteśmy jakby z gruntu od razu postawieni po tej stronie, gdzie powinniśmy się tłumaczyć. I takim przykładem namacalnym, to państwo pamiętacie pana Pluskę, Optimusa, tak, gdzie tak naprawdę stosując dwie stawki VAT-u właściwie zlikwidowano no, wiodącą w tym sektorze polską spółkę, wtedy już na giełdzie notowaną i tak naprawdę pewnie pozbyto się konkurencji dla kogoś, kto po prostu czekał, żeby na nasze rynek wyjść. I my, jako Prawo i Sprawiedliwość, mówimy nie, po prostu nie, trzeba zmienić, ale zaczynamy zmieniać od Brukseli, przechodzimy na jesieni do samorządu, w przyszłym roku jest parlament, po prostu naprawdę mamy wiele spraw do odrobienia. A teraz może kilka słów właśnie dlaczego startuję, dlaczego się zdecydowałam. Proszę państwa, pracuję już pewnie ponad 30 lat, już nie będę mówiła dokładnie ile. Natomiast myślę tak, że całe moje życie zawodowe tak naprawdę było związane z administracją. I to właściwie z administracją specjalną, myśląc tutaj o urzędach pracy, przez samorząd, przez gminę, przez, w tej chwili jestem wicestarostą aleksandrowskim, więc i powiat poznaje i realizuje się. Mam również wicewojewodą i pełniącą obowiązki wojewody, więc proszę państwa, w różnych miejscach w administracji pracowałam. Do tego mam doświadczenie parlamentarne, więc znam jakby zasady tworzenia prawa,
współpracy, nie wiem, zawiązywania małych koalicji na to, po to, żeby pewne pomysły można było no, przedłożyć również do procedowania. Oczywiście będąc w parlamencie byliśmy niestety w opozycji, więc co opozycja by nie zaproponowała? Czy to by była najmądrzejsza rzecz, czy przepraszam, najbardziej jakaś błaha? Tylko dlatego, że to była nasza propozycja, oczywiście była zła i rzeczywiście była rzucana w kosz. Więc nie było jakby takiego patrzenia, to co jest dobre dla naszej ojczyzny. Ale myślę, że ten czas, który przepracowałam solidnie, myślę, że również mogę wykorzystać do pracy w Europarlamencie. Mam nadzieję, że do tej pory moja skuteczność i praca, która wymierne efekty dawała, powinna być wykorzystana właśnie w Parlamencie Europejskim. Poza tym jestem rodowitą Grudziądzanką, jestem również mieszkanką województwa kujawsko-pomorskiego. Nie przychodzę gdzie miasteczki nie wyskakuje czy z lodówki. Przede wszystkim znam problemy województwa, oczywiście kraju, ale przede wszystkim województwa, znam problemy tego miasta, więc myślę, że mając taką bazę, daje pewnie gwarancję właściwego, no, właściwej pracy w Parlamencie Europejskim, ale i również myślę, że nigdy Państwa nie zawiodłam na różnych polach, gdzie mogłam reprezentować Grudziądzan i nasze miasto, więc myślę, że no to spowodowało, że podjęłam decyzję, że będę startowała. Oczywiście wysoka pozycja, pozycja trzecia, no jest mobilizacją dla mnie, ale i również dla Grudziądzan, bo jest to docenienie naszego społeczeństwa i tutaj będę zachęcała również do głosowania no po prostu na swojego przedstawiciela. I pytanie, czy Grudziądz zasługuje na to, żeby mieć swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim? Ja uważam, że tak. Ja uważam, że tak i dlatego będę Państwa namawiała, zachęcała, żeby szeroko wziąć udział w wyborach i żeby głosować na przedstawiciela swojego. Czym chciałabym się zająć w Parlamencie Europejskim? Z racji tego, że jestem z wykształcenia ekonomistą, więc pracując w Parlamencie, w Komisji Skarbu Państwa i Finansów Publicznych, są to dziedziny bardzo bliskie. W Parlamencie Europejskim chciałabym pracować w Komisji Rozwoju Regionalnego, jeżeli taka będzie, bo to się po prostu w poszczególnych kadencjach nazewnictwo może zmieniać, ale myślimy tutaj o szerokim rozwoju takim i Europy, ale również regionów w naszym kraju. I proszę Państwa, przede wszystkim w Komisji Rolnictwa. Takim moim słowem, takim kluczem na kampanię jest bezpieczeństwo, szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Proszę Państwa, bezpieczeństwo dla rodziny to przede wszystkim praca. Jeżeli będzie praca, to będą dochody, rodzina będzie bezpieczna. Jeżeli będą właściwe uwarunkowania dla prowadzenia biznesu, to również będzie bezpieczeństwo dla biznesu. Bezpieczeństwo dla biznesu jest są tworzone nowe miejsca pracy. Proszę Państwa, bezpieczeństwo to jest również bezpieczeństwo to takie żywnościowe i tutaj myślę właśnie o rolnictwie, gdzie jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia. Na pewno trzeba robić wszystko, żeby podniosła się efektywność pracy i opłacalność pracy w rolnictwie, bo produkowana żywność, nasza, najzdrowsza, daje nam poczucie bezpieczeństwa, takiego zdrowotnego, ale i również poczucie bezpieczeństwa życia i pracy ludzi na wsi. Proszę Państwa, no skandalem jest od 7 lat embargo nałożone na wołowinę. Nałożone embargo jest na wieprzowinę. Dzisiaj słyszymy, że są zakusy i pewnie to zostanie wprowadzone embargo na owoce i na warzywa. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, rząd nie robi nic. Ale i też przedstawiciele w parlamencie też nie robią nic. Proszę Państwa, w 2007 roku, kiedy myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość oddawali władzę, ja wtedy pracowałam w Bydgoszczy, byłam wicewojewodą, to Jarosław Kaczyński, który był wtedy premierem Rzeczypospolitej i wtedy było również nałożone przez Rosję embargo na wieprzowinę, to nie kto inny jak Jarosław Kaczyński, gdzie tak wtedy w opozycji Platforma Obywatelska i PSL, pamiętacie Państwo, jakie
były opinie, tak, a że jedzie, a że hamulcowy, a że wstyd, a że chodzi, że po prostu, nie wiem, no, stawia swoje sprawy, a nie patrzy, jak inni nas oceniają, ale postawił sprawę tak, zdecydowanie, że nasza sprawa, naszego embarga, bo tylko na nas było nałożone, stała się sprawą unijną. I proszę Państwa, solidarna Europa to jest właśnie to, nie tak jak dzisiaj, że na nas się nakłada embargo, a Holandia, Dania czy Niemcy ponad naszymi głowami z Rosją handlują. Proszę Państwa, na taką Europę my jako Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście ja również, nie godzimy się. Dlaczego startuję również? Dlatego, że chcę Polski silnej, szanowanej w Unii Europejskiej, żeby każdy z nami się liczył, żebyśmy byli dla wszystkich partnerem. Uważam, że przede wszystkim nasze województwo zasługuje na to, żeby mieć merytorycznych, silnych, zdecydowanych i dbających o sprawy nasze narodowe w Unii Europejskiej przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Proszę Państwa, nie można się oglądać na boki, czy nas ktoś pochwali, czy nie. My po prostu mamy swój cel do zrealizowania. My musimy dbać o swoją rodzinę, o swój kraj i stawiać sprawy tak jasno, tak zdecydowanie, jak to robią inne kraje. Nie chcemy Europy dwóch prędkości, nie chcemy Europy, gdzie silniejszy ma więcej do powiedzenia, a mniejszy to ma w kącie stać. Pamiętacie te stwierdzenia gdzieś tam kiedyś powiedziane przez Francję, tak? Proszę Państwa, my na to się nie godzimy i mówimy nie. Dlatego zdecydowałam się kandydować i zrobię wszystko, żeby dostać się i żeby Państwa godnie i kraj reprezentować. Także dziękuję Państwu bardzo. No jest jeszcze taka ważna sprawa, ja nie wiem, czy jest ktoś z UZ-u tutaj dzisiaj? Miał ktoś być. Miał ktoś być. No nieważne, nie w każdym razie to też jest informacja dla Państwa. Sytuacja w zbrojeniówce w kraju jest po prostu dramatyczna. Nasze WZU i WZU w Poznaniu to jest mniej więcej ta sama sytuacja, czyli przedsiębiorstwa, które chylą się ku upadkowi. Tak naprawdę, proszę Państwa, jeżeli nic się nie zadzieje, to myślę, że za rok po prostu WZU w Grudziądzu i w Poznaniu nie będzie. Proszę Państwa, chcę powiedzieć tak, że ponieważ zostałam również tutaj poproszona o wsparcie dla pracujących WZU, proszę Państwa, no to jest kilkaset miejsc pracy w Grudziądzu. W Grudziądzu, w którym jest ponad 23% bezrobocia, każde jest na wagę złota, o każde powinniśmy dbać i walczyć. A takim zakładem dużym, jakim jest WZU, to szczególnie. I proszę Państwa, zaangażowałam się w przygotowanie jakby w dwóch jakby no takich etapach pomocy dla WZU. Pierwsze to w tej chwili mamy wstępnie domówiony temat na 6 maja. Z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości wpłynął wniosek do szefa Komisji Obrony Narodowej o zwołanie komisji w celu specjalnego, to jest nadzwyczajne posiedzenie komisji, które będzie poświęcone tylko WZ-u w Grudziądzu i w Poznaniu. I na to posiedzenie komisji zgłosimy przedstawicieli WZ-u z Grudziądza, którzy będą brali udział w tej komisji. Oczywiście nasi posłowie zrobią wszystko, żeby było to również z udzieleniem im głosu. Należy pamiętać, że szefem tej komisji niestety jest ten, który sztafi mirabelki nam proponował, czyli pan poseł Niesiołowski, więc tam się może wydarzyć wszystko, ale mam nadzieję, że nie posunie się do tego, że jak przyjadą związkowcy, że będzie to spotkanie nie z ich strony. Więc to jest jakby jedna informacja, że będą uczestniczyli w Sejmie w posiedzeniu tej komisji. Zobaczymy jeszcze, jaki to będzie termin, bo to jest od złożenia wniosku, a przed świętami wniosek wpłynął
jest miesiąc na to, że przewodniczący musi zwołać. Natomiast wstępnie na 6 mamy zaproszonego wiceprzewodniczącego tejże komisji, pana posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Mariusza Kamińskiego, który przyjedzie tutaj, który interesuje się i zajmuje się również sprawami właśnie WZU, więc myślę, że i państwo, którzy pracują w WZU, my wszyscy i Grudziądzanie będą mieli okazję rzeczywiście dostać taką informację z pierwszej ręki i myślę, że to będzie bardzo cenne spotkanie i mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj decydują o tym, czy WZU ma istnieć, czy nie, troszeczkę refleksji nabędą i być może decyzje, które jeszcze można zmienić, po prostu one zostaną zmienione, bo nie może być tak, proszę państwa, że Skarb Państwa może swojej spółce zlecić wykonanie na przykład remontu, ogłasza się przetarg i po raz kolejny zagraniczny podmiot wygrywa taki przetarg. Tak po prostu być nie może. I proszę państwa, no ostatnia jeszcze rzecz, o której chciałam powiedzieć, powiem tak, że idziemy razem do wyborów samorządowych, żeby dokonać zmiany. Prawa strona po prostu musi iść wspólnie i tutaj, tak jak Andrzej wspominał o tym, że pracujecie się państwo nad swoim programem, my w Prawie i Sprawiedliwości również. W tej chwili najważniejsza rzecz dla Prawa i Sprawiedliwości i myślę, że tutaj dla koalicjanta jest właśnie kampania do Parlamentu Europejskiego i na tym się skupiamy. 3 tygodnie szybko miną i wtedy siadamy już, żeby precyzować i zapisy w programie i doprecyzować wszystkie inne sprawy, które pozwolą nam pójść bardzo szerokim prawym takim skrzydłem po to, żeby po prostu zmiany dokonać w naszym mieście. Także proszę państwa, myślę, że to porozumienie, które w tej chwili zostało zawarte, ono również będzie funkcjonowało w przyszłym roku, wtedy, kiedy będą wybory parlamentarne. Także proszę państwa, idziemy po władzę. Dziękuję bardzo. Zadanie na najbliższe tygodnie jest przekonać jak największą ilość ludzi do tego, że jakkolwiek wybory do Parlamentu Europejskiego wydają się ludziom czasami bardzo egzotyczne i wielu sądzi, że nie warto w nich brać udziału, to jednak warto, ponieważ tam się też o wielu rzeczach naprawdę decyduje. Przekonywanie do tego ludzi jest niezwykle ważne, bo tak jak Bożena mówi, szacunki dotyczące frekwencji na poziomie 18-19% są zatrważające. To jest bardzo niska frekwencja. Pierwsze zadanie, przekonać ludzi, żeby poszli na wybory. No i drugie, przekonać ich, że mają na kogo głosować. Że wśród tych kandydatów, którzy są zgłaszani, są nie tylko wyjęci z kapelusza, celebryci, skandaliści, prawda, i tak dalej, ale są ludzie, prawdziwi politycy, którym można zaufać, którzy wiedzą, po co tam idą i że również jako Grudziądzanie mamy wśród tych kandydatów osobę, która na takie poparcie zasługuje. Jest to Marzena Braw, którą znamy, która nie została przywieziona w teczce, która wie, jak się odmienia nazwę Grudziądz i tak dalej. Także zadanie, jakie przed wami stoi, to nie tylko 25 zagłosować, oddać głos, ale przyprowadzić na te wybory jak największą ilość osób i jak największą ilość osób przekonać, że wśród kandydatów jest osoba, której warto udzielić poparcia, i jest to właśnie pani Marzena. Tyle. No jedna tylko taka jeszcze uwaga do tego, co tu zostało przedmożone powiedziane. No właśnie nie powinniśmy się dziwić temu zohydzeniu polityki, z jakim mamy do czynienia przez ostatnie 7 lat. No przecież żyjemy w kraju kompletnej paranoi, gdzie czołowy polityk w tym państwie mówi: nie róbcie polityki, nie róbmy polityki, prawda? Ja ją za was zrobię. No i robię. Politykę, której symbolem staje się pani Sawicka, staje się kłamstwa pani Kopacz, staje się Miro Drzewiecki, prawda, i paru innych. No i to, co kiedyś powiedziałem w Grudziądzu, mamy przecież z tym samym do czynienia. Zapraszaliśmy kiedyś pana prezydenta, żeby zechciał przyjść i z nami porozmawiać, bo przysłał skarbnika, przysłał dyrektora szpitala, no ale skarbnik mówi, no ale
właśnie pytacie niewłaściwą osobę, ja tylko sprzątam, ja liczę słupki, prawda, a pytajcie kogo innego. Jak chcieliśmy zapytać, to dostaliśmy odpowiedź, że nie, bo to jest polityczne. A jakie ma być? Jakie ma być? Pewnie, że jest polityczne, tylko że w tym, co mówi Donald Tusk, w tym, co mówi Platforma Obywatelska i w tym, co mówi Robert Malinowski, jest prawda. To nie jest, w przypadku Platformy to może wydać się dziwne, ale to nie jest do końca kłamstwo. Tak, taka polityka, jaką uprawia Platforma Obywatelska w tym kraju, jaką uprawia Donald Tusk, jaką uprawia Robert Malinowski w tym mieście, to jest rzeczywiście powód do wstydu. Tego się chyba trzeba wstydzić. I oni prawdopodobnie to mają na myśli, kiedy próbują nam wszystkim tę politykę zrobić. Udowodnijmy im przede wszystkim, ale i sobie, że polityka wcale taka być nie musi. Że polityka to może być naprawdę troska o dobro wspólne. I że ludziom to nasza wspólna obywatelska odpowiedzialność. I że Polska to nasza wspólna obywatelska odpowiedzialność. I to jest zadanie, jakie przed nami stoi na najbliższe tygodnie. I jeszcze jedna uwaga, proszę Państwa, dotycząca PZU. Dziękujemy oczywiście bardzo za wsparcie i Marzeny, i pana posła Ardanowskiego, i pana posła Zwolnikowskiego, którzy nas bardzo wspomagają. Robimy co możliwe, żeby czy załatwić sprawę PZU? Nie wiem, bo ja działanie z pozycji opozycji jest bardzo trudne. Ale my musimy zrobić jedno. PZU nie możemy dopuścić do tego, żeby ten zakład umarł milcząc. Musimy z tego zrobić sprawę ogólnokrajową. Ja byłem ostatnio na spotkaniu ze związkami zawodowymi. No, chcieli się teraz spotkać. Ileś tygodni temu, kiedy my oszukiwali również przez posłów tutaj z naszego terenu. Wprowadzali błąd. Ogłoszono nagle wielkie zwycięstwo tego protestu, który trwał w PZU przez wiele miesięcy. Mówiłem wtedy, tłumaczyłem, ludzie dokładnie robią to pod innym szyldem, ale robią to przeciwko czemu protestujecie od wielu miesięcy. To jest krok do likwidacji polskiej zbrojeniówki i tego, czym się zajmujecie. Wtedy nie znajdowało to zrozumienia. Dzisiaj to zrozumienie jest większe, ale ja również stwierdzam, niestety bez satysfakcji, że ten scenariusz, o którym tu z Krzysztofem rozmawialiśmy, bo on przede wszystkim miał kontakt z WZ-u, on się realizuje według tego, co wtedy mówiłem, tyle że realizuje się w przyspieszonym tempie. Wszystko dzieje się szybciej niż przewidywałem. Bo przewidywałem wtedy, że jeżeli to tak pójdzie w tym kierunku, to za 3 lata po tym zakładzie nie będzie śladów w Grudziądzu. Ale dzisiaj zaczynam się obawiać, że to nie będą 3 lata, tylko to będzie parę najbliższych miesięcy. I to, co jest naszym zadaniem, to musimy raz, że pomóc tej załodze, oczywiście dotrzeć z tym, krzyczeć w Sejmie, w Komisji Sejmowej, wszędzie, gdzie się da, ale jeżeli przyjdzie taka potrzeba, to musimy przekonać też tę załogę, że naprawdę walka jest, że tak powiem, na śmierć i życie. Że trzeba sięgnąć po środki radykalne, takie, które ze sprawy grudziąckiego PZU, który nie jest na szczęście jedynym zakładem, nie jest osamotniony, zrobi sprawę na całą Polskę. Na to też trzeba być przygotowany. I to też trzeba tej załodze uświadomić. Bo pamiętajcie, że PZU to jest kilkaset ludzi, to jest kilkaset miejsc dobrze płatnych. To jest jeden z niewielu zakładów w Grudziądzu, który jeszcze solidnie płaci. Jeżeli to jest ileś kilkaset rodzin, to jest cały szereg kooperantów. To nie jest tylko te kilkaset ludzi, którzy tam bezpośrednio pracują. To tak naprawdę dla Grudziądza, w którym bezrobocie jest taką plagą, to jest naprawdę katastrofa i tragedia. I musimy jakby odpowiedzialni za los wojskowych zakładów uzbrojenia poczuć się wszyscy, bo wszyscy odczujemy ewentualną upadłość tej firmy.
A to, co się wyprawia w zbrojeniówce, woła o pomoc z tego nieba. I mówienie o tym, nagle słyszę, kiedy minister obrony mówi, no to ode mnie nie zależy. Premier mówi, ja nic nie mogę. Unia, ludzie, w sferze zbrojeniowej, proszę się przyjrzeć protekcjonizmowi, jaki panuje w Niemczech. Jak tam kreuje się politykę wspierania rodzimych firm. A oni mają narzędzia, których my w ogóle nie mamy. Bo oni nie muszą nawet uciekać się do specjalnego protekcjonizmu, bo on robi się sam. Niemieckie banki wspomagają niemieckie firmy. I okej. I tak by się nikt nie dziwi. Ale oczywiście nie jest też tak, Unia Europejska, do której organów kandyduje Marzena, aż tak bzdurna, jak nam się próbuje przedstawić, nie jest. Tam jest całkiem sporo rozsądku. Tylko trzeba tam posłać rozsądnych ludzi i tu nie trzeba pozwolić, żeby nam wmawiano, że Unia Europejska nie pozwala nam realizować narodowej polityki w stosunku do firm sektora zbrojeniowego. Bo proszę Państwa, Unia Europejska, dzisiaj się nam pokazuje spot, gdzie wesoły Romek śpiewa Hey Jude, prawda? I gdzie mówi się, jak jest pięknie, jak jest fajnie. Ale dla wielu ludzi te 10 lat, które minęło od 2004 roku, to nie wiem, czy Stadion Narodowy, którym nie można dachu otworzyć, jest symbolem tych 10 lat. Czy autostrady najdroższe na świecie, czy może symbolem tych 10 lat udziału w Unii Europejskiej nie są czasem ruiny Stoczni Gdańskiej. Drzewa już rosną. Prawda? I w ocenie tego też się zastanówmy. I tym bardziej czujmy się odpowiedzialni, kiedy 25 pójdziemy na wybory i będziemy głosowali nad naszymi kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Dobra, proszę Państwa, teraz tak. Jeszcze mamy jeden punkt, na który za chwilę do Państwa zaproszę. Natomiast gdyby ktoś miał nieprzepartą chęć zabrania głosu, jakiś bardzo ważny problem, to w kilku żołnierskich słowach, ograniczając wystąpienie do 3 minut, jestem gotowy na chwilę oddać ten mikrofon. Ja mam pytanie, czy pan Malinowski nie zajmuje się UZ-u, ratowaniem? Dobrze, ja zaraz do tego, o tym właśnie chciałem powiedzieć, bo związkowcy pytają, oni są sami przestraszeni, bo to wiadomo, nie wiadomo jak zareagować, bo nie wiadomo, czy się komuś nie narazi, czy komuś żony nie wyrzuci z pracy, prawda, i tak dalej. Pytają, a co on może zrobić? No jak co może zrobić? Od wielu miesięcy prezydent Grudziądza, czy się nazywa Malinowski, Kowalski, Wiśniewski, czy ktokolwiek, powinien stać na czele grupy prezydentów z miast, które mają takie same zakłady, które mają takie same problemy. Oni powinni być bez przerwy na gorącej linii i powinni użyć wszystkich możliwych środków, żeby głos 5-6 prezydentów, jak to będzie prezydent Grudziądza, ale oprócz tego będzie prezydent Stalowej Woli, ale oprócz tego będzie prezydent Poznania, to taki głos będzie gdzieś słyszalny. I nagle prezydent mówi, ja nic nie mogę. Ja nic nie mogę. No co ja mogę zrobić? Co? No jak głos nie mogę? Jesteś prezydentem z partii, która dzisiaj jest w Polsce partią rządzącą. Ile razy konsultowałeś się na temat wspólnych działań z prezydentem Starachowic, Stalowej Woli, Poznania i tak dalej? No ani razu. Ani razu, bo w tym czasie miał wycieczkę do Chin i na telefon do prezydenta Poznania nie wystarczyło. Tak, to prezydent Grudziądza powinien od wielu miesięcy robić. Jeżeli tego nie robi, to jest współwinny tej sytuacji, z którą dziś mamy do czynienia, bo ci związkowcy, oni są dosyć bezradni w tym wszystkim. Oni nie wiedzą, jak zareagować. Kiedy widzą gołym okiem, co się dzieje, widzą, że wygrywa firma Pucuj Dziada z Czech, o której wszyscy wiedzą, że jest kontrolowana przez GRU i tak naprawdę firma czeska, która reprezentuje rosyjski kapitał w zbrojeniówce. I my nie mamy sposobu na to, żeby to zapobiec, żeby to uregulować, żeby jakoś na tym panu.
ale pytanie jest oczywiście słuszne. Ja odpowiadam, tak, prezydent Grudziądza nie robi nic, ale uważam, że to nie znaczy, że nie może nic. On może bardzo dużo, tylko no, trzeba chcieć. Trzeba chcieć. Wieczór Państwo, ale załoga, mówiąc o OPZW, po prostu na mnie zaufała. Do mnie też się zwraca jako radnego sejmiku, związkowcy z OPZW. To jest ogromne, więc ich intencje, że tak powiem, się tutaj męczymy, pomysły jakieś szukamy, a ich jakby nie interesuje. Oni nam chyba nie zaufali na takie nasze wrażenie. Myślę, że to może jest zbyt pochopny wniosek, jest możliwy po rozmowie, myślę, że być może nie mogli być. My w każdym razie milczeć nie będziemy. To spotkanie moje ze związkami uważam było bardzo dobre. Wiele rzeczy sobie wytłumaczyliśmy. Te spotkania, które pomogła nam załatwić Marzena z ich wyjazd do komisji i ja też się tam wybieram w delegacji WZW. Związkowcy WZW chcą, żeby w tym uczestniczył i ewentualny przyjazd wiceprzewodniczącego Kamińskiego, jeżeli uda się sfinalizować, to będą działania, które będziemy podejmować i mówię, musimy być przygotowani, że jeżeli to okaże się nieskuteczne, trzeba będzie sięgnąć po środki najradykalniejsze. Czyli jest tu pan reprezentant władz związkowych z terenu naszego miasta, prawda? I od razu zapowiadam, że na was też liczymy, że cicho się nic nie będziemy, nie będziecie i że nie pozwolicie temu zakładowi ubierać czy minąć w milczeniu. Króciutko. Ta była pełna. Nie omieszkał również kilka słów powiedzieć na temat naszej działalności na pieniądze, ale głównie w kierunku geotermii. Myślałem, że już zapomniałem o tej geotermii, że po prostu wyleczyłem się tej, ale niestety 14 niedawno kto ma kablówkę naszą telewizję grudziącką oglądał program na temat przyszłości geotermii, jaką ma powstać w Rudniku. Na tyle się ugotowałem przy tej telewizji, że poszedłem zaraz za dwa dni do telewizji, żeby dać program sprostujący tych kłamstwa, które tam padły. A ponieważ my musimy dbać, czy ta propaganda sukcesu, która czeka nas w związku z geotermią, nie doczekamy się na pewno, ale żeby to nie, społeczeństwo nie uwierzyło w to, bo jak rozmawiam z niektórymi ludźmi, są zafascynowani, jak wierzą, co to za piękny obiekt nam powstanie. 200 milionów, już rosło ze 150 do 200 milionów. Zapomniałem już prawie o geotermii, bo właściwie od tego czasu, jak w 2007 pan poseł była wtedy wicewojewodą, odbierała ten ostatni obiekt, właśnie dziś mija 17. Mimo wszystko postanowiłem Państwu powiedzieć, 7 lat mija od tego czasu, jak ostatni obiekt z basenami podziemnymi oddaliśmy i od tego czasu jedynie upadało, nic się nie zbudowało, tylko upadało. W tej chwili, gdyby ktoś zajrzał do tej piramidy pięknej, do tej, jak tam wygląda podłoga, nawet zwyczajna podłoga, ale nie o tym chcę mówić. Otóż 14 tego miesiąca wielki program, tam prezydent plus 4 doradców, między innymi specjaliści w sprawach ekologicznych. Takie wypowiedzi, które po prostu mroziły mnie, które tam posłyszałem. Otóż w Rudniku ma się wybudować na 30, Państwo wszystkich tematów poznają, bo trzeba głąb internet zajrzeć jako plan sobie. 38 hektarów, potężny hektar, to sobie wyobraża to podatek. Planują porównować geotermalne baseny, lecznice, hotele, dwa, ale jak wejdziecie Państwo w te szczegóły, co tam planują, to naprawdę mrozi krew. Otóż te hotele bardzo mnie niepokoją, wiecie Państwo, co chodzi. Otóż hotele na 38 hektarów będą przeznaczone tereny za darmo, które będą budować w partnerstwie prywatno-prywatne. Za darmo tereny pod hotele, a pozostałe obiekty będą odpłatne jako teren już po odlesieniu, czyli wielka zmiana naszych lasów państwowych na komunalne. I otóż w czym to kłamstwo głównie tkwi? Otóż pan z ekologii, którym nie będę nazwiska wymieniał, który zajmuje się, pan Kaleta, który zajmuje się terenami, opiniami ekologicznymi, wypowiada się zresztą na podpowiedź pana prezydenta. Przecież mamy u niej już takie piękne małe miasto, 3700 mieszkańców, a tam korzystają hotele i to ma być podobna sprawa ma być właśnie
podatniku. Ale podstawowa różnica, która bije ten cały pomysł. Ja zawsze byłem za tym, żeby przy szpitalu małe obiekty lecznicze, bo ta solanka jest typowo lecznicza, nie ma żadne wielkie wodne akweny, dlatego że, proszę sobie wyobrazić, nie znają, a oczywiście wrócę do tego, pan Kaleta, który się powiada, byłem tam w Iguniejowie, świetne rozwiązanie, tak trzeba zrobić, ale on nie widzi różnicy, nawet się nie zainteresował, jak pan, czy tam jest temperatura 68 stopni, że tam nie ma soli, 40-krotnie mniejsze zasolenie tej wody jest. Więc co można zrobić? Ponieważ jest wysoka temperatura, woda przechodzi przez wymiennik i ogrzewa baseny zimą i latem, a woda odprowadzana jest z powrotem do drugiego otworu bez kontaktu człowieka, tylko przez wymiennik. U nas jest to niemożliwe i oparę całkowicie pomysł, bo mamy tylko 42 stopnie, zasolenie 40-krotnie większe jak w Mijowie, więc nie można odprowadzić tej solanki. Gdzie? Ja się pytam, gdzie tą solankę z tych basenów odprowadzimy do kanalizacji? Potężne opłaty za zrzut wód, za solony wód. Tam za każdy gram się płaci potężne pieniądze. Zrzut na przykład na jeziora, to wody odpada. To jest tak wielkie zasolenie. Proszę Państwa, kto sobie nie wyobrażał, to jak do wanny z dychowym gałkiem wsypał jedno wiatro pełne soli, takie zasolenie. A 40-krotnie mniejsze zgłoniło, więc tam mogą się, a przede wszystkim temperatura 68 stopni. Ale świetne rozwiązanie, my tak samo zrobimy. Nie zrobimy, bo nie będziemy mieli co z tą solanką, ale przede wszystkim pierwszy pomysł, jaki mieli. Odwiercić tam w tym miejscu nowe odwierty. Jak wiadomo, że solanka jest. Na skośnie od Szczecina po Lublin jest cały pas solankowy i również te przyszły gaz łupkowy. Więc gdzie wywiercić w tym rejonie jest solanka, tylko jaka solanka? Otóż obok tej obecnie eksploatowanej solanki mamy 1500 metrów w kierunku Grudziądza. Jest drugi odwiert, bo wykonano w stąd tutaj dwa odwierty. Ja nawet próbowałem to wykupić od prywatnego, na tym gospodarzy prywatny gospodarz pan Skóra. Więc on nie sprzeda oczywiście, ale chodzi o to, że ta solanka 1500 metrów już jest inna, już nie warta, nie ma tam jodu, nie ma tyle tych leczniczych własności. I tu jest cały problem. Owszem, byli się nawiercili, ale mogą trafić tak jak w Toruniu, bo tajemnicą jest. Nie ma tam takiej solanki, takiej ilości, żeby ożywiać Toruń. Również, jeżeli chodzi o tą solankę, gdyby tam wykopano, to nie wiadomo, czy by wydajność była. I teraz następny kłamstwo, będę szybciej mówił, bo tu widzę, że już... Ale w każdym razie to są te fakty ciekawe, które bezpośrednio jako fachowiec... Jako fachowiec przekazują. Następny, jeżeli chodzi o... Zaniechano ten odwiert. Wspaniały prezydent mówił, już nie robimy, bo to jest... Widocznie odezwał się pan Krzysztof Dąbrowski z Wodociągów. W jakim jest trudniku, kiedy to jest nasze główne zasoby wody? Mamy, proszę Państwa, jako dyrektor Wodociągów kilkanaście lat, a od 70 roku wszelkie przewody Grudziądzów w inżynieryjnym przedsiębiorstwie budowane. Więc znam problem, że tam mamy najwięcej wody chyba z całej Polski. Dobrej wody, na 40 metrów. Dawniej korytowiskie, czyli piękne żwiry, wydajność potężna sklepni. My w tej chwili możemy wydawać jeszcze jedno takie miasto i również mamy tyle wody. I proszę Państwa, odwiedź w tym miejscu, w lesie, aż do Rudnika jest nasz pas studni. W tym miejscu wykonać odwiedź to jest wielkie niebezpieczeństwo, bo wiadomo, jak to dziś wykonawstwo przewiercają, nie trafiają, przewiercą warstwy wodoności, tak samo jak w Kupkami niebezpieczeństwo. I również może wydostać się solanka do naszych, zróż wody słodki. Proszę Państwa, pewnego razu, pewno długo by trwało, za 10 lat byśmy nagle poczuli sól w naszej wodzie. Tak wyglądają grunty w lesie, w Lisku, są tak chłonne, że właściwie penetracja wody bardzo szybko by postępowała do najbliższych. Najbliższa studnia od tego terenu, gdzie planują w Rudniku, jest około 700 metrów. Ostatnia studnia, która jest wodociągowa. Ale ponieważ będę szybciej uciekał, nie ma już planu wywiercenia tej studni, bo ekologia rzeczywiście nie pozwala wywiercić. Ale co planujemy? Odległość. Przeprowadzić solankę z tego miejsca od szpitala do Rudnika. A proszę Państwa, jeszcze większe niebezpieczeństwo. Po pierwsze, solanka ta jest zimna, ona jest, gdyby ciągle była wydobywana, czyli bez przerwy wydajność taka, jak ona by była wtedy 40 stopni, jak jest przerwa w nocy, to ona znowu się odchodzi, zanim wypłynie na grunt. Czyli mamy zimną solankę, 42 stopnie, to tylko byśmy musieli bez przerwy czerpać. A co z tą solanką robić? Zatem mamy zimną solankę, trzeba ją podgrzewać. Obiekty obecnie to wykorzystywaliśmy z
Super, bo mamy istniejącą platformę, olbrzymią platformę. Możemy podgrzewać powtórnie, ale tylko w warunkach naprawdę mikro leczenie głównie. Tak sobie to kiedyś wyobrażałem, że kiedyś szpital przy mnie będzie leczył. Dlaczego może setki milionów, proszę Państwa, zadłużony szpital budować? Ja się cieszę, że szpital jest super budowany, ale zapomniano o rehabilitacji, kiedy najwięcej starszych ludzi mamy. Ta solanka jest naprawdę bogata tylko dlatego, że tylko ta solanka, nie 100 metrów dalej, tylko ta solanka. I budowa przy istniejącym szpitalu, przy infrastrukturze, przy podziemnym połączeniu była super pomysł. A budowanie, ja jeszcze to podam następnie. Proszę Państwa, podam następnie, dlaczego ja chcę to wykorzystać. Każdy ma swoje znajomości. Nie próbowałem po tym programie w telewizji również powiedzieć się, owszem, panie redaktor, mówię, zrobimy program, ale dzisiaj nie ma. Jeżeli się nie dostanę teraz, to nie sprostuję tego. Cztery osoby, jak idą mi czas dostawić. Proszę Państwa, jeszcze największe niebezpieczeństwo. Pobudowanie od szpitala przez las Rudnickie, bo innej drogi nie ma, przewodu doprowadzającego, to jest największe niebezpieczeństwo, jak ten jeden drogi. Otóż mamy do czynienia z 4 kilometrami przejścia przez nasze źródła wody. I każde niebezpieczeństwo, każde pęknięcie wysłanego złącza, które będziemy wiedzieli, będzie filtrowało nam naszą wodę. Więc trzeba przy każdym złączu robić czujnik elektryczny, żeby sygnalizowało, że jest przepływ solanki. Również bardzo niebezpiecznie przyjdzie do tego, że się też odezwie, ma być tysiączka rura pobudowana przez las Rudnicki z Wisły od Rządza do nowej elektrowni, co jest potępnie nieczynne. W każdym razie to również niebezpieczna woda wiślana może również przeciekać tam do wody. Niby błaga sprawa, ale trzeba ten problem. A jeszcze nie. Przepraszam, Państwo mówią? Nie, ale ja muszę się jednak trochę dyscyplinować. Chociaż chcę powiedzieć parę rzeczy takich, które Cię zadowolą. To znaczy tak, o solance obiecuję, w ogóle o geotermii. Będziemy na ruchu na Grudziądza rozmawiać specjalnie. Natomiast w tej sprawie, o której mówisz teraz, ja też widzę, obejrzałem ten program, widzę całą bzdurę tego. Ja wiem, konsultowałem to nie tylko z wodociągami, ale również ze służbami ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim. I powiem jeden. W tym programie pada takie słowo, kiedy oni mówią, że tam jest koncepcja taka, siaka i tak dalej, ale z wypowiedzi pana Ratajczyka nagle pada tak, że on właśnie wie, że do realizacji tego to jest, jak on mówi, 100 albo 1000 ryzyk. Myślę, że pan Ratajczyk wie więcej. On wie, że ryzyk jest tyle i uzyskanie zgód jest absolutnie wykluczone i że ten obiekt nigdy nie powstanie, bo czyli, nie ma takiej możliwości. Dokładnie, ale co więcej, tam pada inna rzecz. Tam powiedziano, że na opracowanie, przygotowanie tej koncepcji, o której oni już dzisiaj wiedzą, że nie będzie realizowana, bo nie ma możliwości przeskoczenia oporu wodociągów, służb ochrony środowiska wojewódzkich i tak dalej, wydano 390 tysięcy złotych. Mamy za 390 tysięcy złotych kolejną makulaturę, od której już w tym mieście pękają szafy. 390 tysięcy. I właśnie w najbliższym czasie pan radny będzie interpelował w tej sprawie, żeby tę sprawę, żeby pokazano, jakie uzgodnienia w sprawie ochrony środowiska dokonano przed zleceniem tego opracowania. Bo jeżeli się dowiemy, że oni najpierw zlecili przygotowanie tej makulatury, a teraz dopiero się dowiedzieli, że to jest niemożliwe, no to znaczy, że wydano 390 tysięcy złotych na nic. Ale to jest, proszę Państwa, coś, co jest nagminną praktyką tego urzędu. Teraz my, jako rowerzyści, tutaj mam wsparcie u Piotra, wiemy, że teraz się nam proponuje, pod wpływem nacisków i tak dalej, przed wyborami ogłoszono, że zleci się opracowanie całościowej koncepcji dróg rowerowych w mieście. I my, proszę Państwa, wiemy już, że to jest kolejny pomysł na wyprodukowanie, tym razem wartej 250 tysięcy, kolejnej makulatury, która zostanie odłożona ad acta, a za 390 w sprawie obiektów w Rudniku już wydatkowano. Ale jeżeli wniosek jeszcze z tego, jak ktoś to odwołuje, my działamy wolno i po cichu, cały czas prezydent powtarza, po cichu działamy wolno, mniej więcej termin określi, że 2 do 5 lat
Czyli tak naprawdę nie martwcie się, bo ten nowy program unijny to jest 2014-2020. Czyli możemy się spodziewać, że ten program jest do 2020, czy jeszcze dwie kadencje planujemy. Tak, proszę robić. Ale nie, proszę Państwa, naprawdę... Dwie minuty. Proszę Państwa, ja bym trochę gorszy jak Pan Szymowski, bo ja byłem zaraz na drugi dzień w telewizji handlowej. I też udowodniłem, że spotkanie z mieszkańcami tam ulicy Rygali itd. Ale powiem Państwu, powiem coś innego. Proszę Państwa, pisałem już, mam taki skospis, pisałem w imieniu wszystkich mieszkańców nawet w Biżonkach i co się okazuje? Tam 40 lat temu te tereny zostały przyłączone do miasta i tam na dzień dzisiejszy jest 276 hektarów. Teraz lasy tam, które są, tak? 3/4 lasy to są samosiejki. Samosiejki to zaraz się pytało. I teraz to robi miasto. Miasto właśnie chce robić w tym, w Grudniku, tak? Nasze stanowisko jest takie. Niech oni robią. Ale tam sikory elektrownię gazową. A te tereny nie zostały w spokoju. Dlaczego to mówię? Bo tam jest ludzie, którzy tam mieszkają, tak? Przez tyle lat nic nie można mieć inwestycji. A powiem Wam coś innego. A w tej chwili sikora chce robić nową ulicę asfaltową po prywatnych posiadłościach. Między innymi u nas trafiła akurat to. I mamy opór niesamowity, tam nie puścimy nikogo. Nikogo nie puścimy. Teraz mam pytanie do Pani Grab. Jeśli Pani po prostu nie zostanie wybrana do Europarlamentu, czy Pani nie startowała na prezydenta miasta Grudziądza? To jest jedno. Teraz drugie. Ja troszeczkę jestem zdziwiony, że dzisiaj po prostu nie ma tutaj, jak chcemy obalić Platformę, jest za tym, nie ma tu ani SLD, nie ma tu ani innych. A tu dzisiaj, jeśli chcemy zrobić, to musimy wspólnie przeciwdziałać Platformie, bo PiS i Ruch za Grudziądza i inne Warszawie nic nie zrobimy, proszę Państwa. Musimy wszyscy iść. Tylko sztandarek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może ad vocem. Może tylko króciutko, z tego co wiem, to jest to spotkanie otwarte, więc chyba każdy może wziąć udział, to po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, dzisiaj, tak jak powiedziałam wcześniej, rozmawiamy o Europarlamencie, natomiast idziemy razem do wyborów. Na temat kandydata jeszcze nie jest podjęta decyzja. Na pewno wybierzemy takiego, który da największe prawdopodobieństwo wygrania i przyjęcia miasta. To tyle na ten temat. Dziękuję. Proszę Państwa, zamykam na razie dyskusję. Żeby było bardziej optymistycznie, żeby zakończyć tę dyskusję, to chciałbym powiedzieć, że nie wnikając, nie będę tłumaczył Państwa, na czym opiera to przekonanie, ale jest też dobra wiadomość. To znaczy energia elektrowni, o której tyle było mówione, na pewno w Grudziądzu nie wybuduje. To mogę Państwu zapewnić. Oczywiście będziecie jeszcze słyszeli, że tak, że wybuduje, że trwają prace i tak dalej, aż do wyborów to będzie powtarzane. Natomiast myślę, że jest przesądzona sprawa, że ta elektrownia tu nie powstanie i to jest dobra wiadomość. Proszę Państwa, na tym zamykam dyskusję.